Jesteśmy w gospodarstwie pana Pawła Krawca w ramach przedsięwzięcia Borówkowe Faktory. Mam przyjemność po raz trzeci przeprowadzić tutaj państwu, co robimy w tym gospodarstwie na plantacji borówki i jakie zabiegi będziemy w najbliższym czasie tutaj polecali. Borówka, jak państwo widzicie, posadzona w tamtym roku, w doskonałej kondycji. To, co oglądaliśmy, byliśmy 2 czy 3 tygodnie temu, kiedy było dużo zimniej, było sporo takich fioletowawych liści, teraz pogoda jest, dobre nawożenie. Kondycja liści, piękne zielone liście, obfite kwitnienie, tak młodych plantacji, to rzeczywiście jest bardzo fajne osiągnięcie. Jakie zabiegi do tej pory tu wykonaliśmy? No głównie poszła fertygacja, ultrasole i CATS. Ale teraz na okres kwitnienia i poszedł jeszcze maral do fertygacji, przemienię z CATS-em. I na okres kwitnienia i początkowego wzrostu owoców też polecamy intensywny program fertygacji, bo wbrew pozorom, kiedy nam się wszystkim wydawało, że ten rok jest bardzo mokry i to, co oglądaliśmy poprzednim razem, też tu była, przeszła potężna burza, tej wody no niestety już nie ma za dużo w glebie, a są miejsca, gdzie naprawdę tej wody brakuje. Borówka jest bardzo wrażliwa na ten niedobór wody, jednocześnie z tą wodą musimy podawać nawożenie i tutaj intensywny program. Przed kwitnieniem poszedł ultrasol 13-40-13, przemiennie z CATS-em i teraz w okresie kwitnienia jeszcze raz zostanie zastosowany. Co 3 dni ultrasol 13-40-13, 3 dni później CATS i dołożony w dawce 10 litrów na hektar i dołożony będzie RSM też w dawce 10 litrów na hektar, żeby dostarczyć jeszcze trochę azotu tym roślinom. 3 dni po CATS-ie zostanie zastosowany jeszcze maral, też do fertygacji, po to, żeby, tak jak podawaliśmy wcześniej na początku wegetacji, po to maral podawaliśmy do fertygacji, żeby pobudzić system korzeniowy do lepszego rozwoju w tych trudnych warunkach, kiedy było zimno. Teraz, kiedy mamy wysokie temperatury, te 25-28, a prognozy są, że może być nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. Też zadbanie o dobrą sprawność systemu korzeniowego też ma ogromne znaczenie, a maral tutaj jest doskonałym produktem, który działa nie tylko odolistnie, ale też na poprawę sprawności systemu korzeniowego, lepsze pobieranie składników pokarmowych. I taki program fertygacji. Oczywiście jesteśmy w okresie kwitnienia. To, co ja zawsze mówiłem, że borówka ma tą specyficzną budowę liścia. Teraz one są jeszcze młode, delikatne. W okresie kwitnienia powinniśmy stosować produkty nawozowe, wzmacniające, ale takie bardzo przyjazne dla rośliny, bardzo delikatne, które będą łatwo pobierane przez liście. I takim produktem jest metalosaty kalcjum. Nasz taki kluczowy produkt wapniowy, który zawiera bardzo wysoką zawartość aminokwasów, między innymi wysoką zawartość tryptofanu, gdzie oprócz dostarczenia wapnia do rośliny, też ten produkt ma takie działanie biostymulujące procesy życiowe, lepsze pobieranie wapnia z gleby i lepsze odżywienie kwiatów i lepsze wiązanie później owoców. Możemy, jeżeli były ograniczone nawożenia borem, czy nie stosowano nawożenia borem, to warto do metalosaty kalcjum dołożyć 1 litr nawozu Bolero. Bor ma tutaj kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o lepsze wiązanie owoców, lotność pyłku. Dobre odżywienie borem też stwarza nam taką tak zwaną pompę wapniową, że jest lepsze pobranie tego wapnia, co będzie przez system korzeniowy, przez rośliny z gleby. A ten wapń oczywiście, jak doskonale państwo wiecie, ma kluczowe znaczenie dla jakości owoców. Takich zabiegów na okres kwitnienia polecamy wykonać 3. To teraz będzie, mamy pełnię kwitnienia, czyli drugi zabieg metalosaty kalcjum i na koniec kwitnienia metalosaty kalcjum też będzie zastosowany. Przemiennie z metalosaty kalcjum, tu w programie mamy do zastosowania maral, czyli nasz ten produkt stymulujący procesy życiowe, stymulujący podziały komórkowe roślin, lepsze wiązanie owoców. Maral też zawiera jod i to, co bardzo istotne, cała kompozycja tych składników pokarmowych też w pewnym stopniu wpływa na lepsze odwiedzanie plantacji przez owady zapylające, co też tutaj widzimy, że pszczoły chętnie odwiedzają też i tą plantację.
Po kwitnieniu będziemy tu kontynuowali program nawożenia wapniem poprawy jakości, czyli też metalosotokalcium, ale później zostanie wprowadzony też nawóz łącznie z metalosotokalcium. Wprowadzimy SX krzem, czyli nawóz krzemowy, bardzo fajna kompozycja. Nawóz zawiera kwas ortokrzemowy, 3% krzemu rozpuszczalnego w wodzie i 80% substancji organicznej, czyli bardzo jedyny praktycznie taki nawóz na rynku, gdzie ten krzem jest rozpuszczalny w wodzie, super pobierany, dodatek substancji organicznych też wpływa nam na lepsze pobieranie, wykorzystanie tego krzemu, a w kombinacji z wapniem, czy to z metalosatykalcją, czy z innymi nawozami, Viflocal S, czy Folanx, będzie nam wpływał doskonale na lepszą jedność, trwałość owoców, co przy borówce ma ogromne znaczenie.